Siemano moi mili upatensona, żeście zagościli, właśnie zaczynamy nową gierkę na kanale. Dziś przedstawiamy Snow Plowing Simulator, czyli męska odśnieżarka? Symulator odśnieżania, symulator odśnieżarki, no jakoś tak byśmy to tłumaczyli. Otrzymałem przedpremierową wersję demonstracyjną, która już niebawem będzie dostępna również i dla Was na Steam. Z tego co czytałem, no to już niebawem, wkrótce, także dodajcie sobie, poszukajcie na Steamie. Może nawet jak nie zapomnę, to wrzucę link w opisie. Poszukajcie sobie na Steamie oczywiście tej gry i dodajcie ją do listy życzeń, a na pewno dostaniecie informację, że ta gra jest już dostępna. Ja tutaj, dzisiaj sobie sprawdzimy, przedstawimy, pokażemy, zobaczymy, co my tu mamy, co my tu pogramy. Brrr, zimno aż mi się zrobiło, normalnie całkiem miło. Chociaż zimno to jest na ekranie. Ja siedzę w ciepłym pokoju, w ciepłym fotelu. Także gramy, zaczynamy nową grę, ale może najpierw coś o grze. Dziękujemy za zainstalowanie Demo Simulator Plowing Simulator. Mamy nadzieję, że odśnieżali pozwoli Ci się zrelaksować, a tajemnicza historia dostarczy dreszczyku emocji. Jeżeli w trakcie gry przejdą Ci do głowy jakieś komentarze czy pomysły, to bardzo gorąco zachęcamy do podzielenia się z nami z naszym forum Steam lub naszym Discordzie. Pamiętaj też, że to jest wersja demo. W pełnej wersji będziesz obejmował teren całego miasteczka wraz z okolicznymi górami. Do odśnieżania będzie też dostępnych znacznie więcej narzędzi i pojazdów. Aby nie przegapić informacje o wszystkich nowościach, koniecznie dodaj Snow Plowing Simulator do swojej listy życzeń. Także wracamy. I jeszcze w ustawienia sobie spoglądamy. Ustawienia ja już tu byłem, sprawdziłem, czy to się nagrywa, czy to dobrze działa. Jedyne co zmieniłem, to dźwięk muzyki, ponieważ dudni niemiłosiernie, ale chyba efekty dźwiękowe też za bardzo mi tu dudnią, więc ja sobie je zmniejszę. Główną dźwięk zostawimy na 100%. Do tego wszystkie ustawienia automatycznie na epickie. Jedyne na samym dole jeszcze język na polski zmieniłem. No i tak lecimy, więc sobie zapiszemy i wrócimy. I już tą grę rozpoczynamy. Rozpocznij nową grę i zaczynamy. I co my tutaj mamy? Jesteśmy w biurze. Ja może jeszcze tylko na wstępie powiem, że ja to demo ogram w całości dla mojej radości, a potem w postprodukcji podzielę Wam na kilka drobniejszych materiałów, co by długi bugi materiał nie był zbyt długi, co by miło Wam się oglądało i jeszcze chętnie by się Wam tu powracało. Więc co my tu widzimy? Widzimy tutaj kalorie, które spożywamy w lewym górnym rogu, które spożywamy, które mamy, i widzimy naszą temperaturę 36,6. Perfekcyjnie, idealna temperatura. No i czy my tu coś zrobić możemy? Na mapie możesz przejrzeć zadania do realizacji i poznać okolice? Typ mapy. A, gdzie ile śniegu? Gdzie jaka temperatura? Ale tu zadań niestety nie mamy. Tu nic nie mamy. Fajnie. Statystyki. Statystyk też nie mamy. Okej. Private. Cholera, nie wiem, gdzie zgubiłem klucze. O cholera. Co ty dajesz? Please lewy to close the information. Naciśnij lewy, prawy, zamknij informacje i lewym, aby zamknąć lub otworzyć drzwi. Drzwi do garażu. Ho, drzwi do garażu działają. No, tylko ta postać strasznie szaleje. Szafka z lekarstwami. No, nic tu nie mamy, ale... ciapnij te drzwi. Hopie, ciapaj te drzwi. No, jakie babeczki, ale dupeczki. Ale będzie się działo. Ciekawe, czy to nasze tutaj pracownice tutaj zdjęcia swoje popowieszały? Czy jakby tutaj gdzie co chciały? O, otwieranie bramy. O dobra, ty, zimno! Zimno mi tu wleciało. A gierka jest... Ej, przejedziemy się? Tylko czemu jest na czerwono? O co mu chodzi? On popsuty? Czy on... Nie, on dobry, ale zaśnieżony. Nie wiem, gdzie położyłem kluczyki. Fajnie. To pewnie w tym zamkniętym biurze, do którego cholerny klucze zgubiłeś. Zamykamy. Gierkę dla wszystkich tych, którzy...
chcieliby się może pochwalić. Rano siadamy, coś poodśnieżamy i nagle, mamo, podjazd odśnieżyłem. A chyba trafiliśmy w najlepszym momencie, kiedy w Polsce trochę śniegiem posypało. No na mapie możesz przejrzeć, no ale co, no nie ma mapy, no o co tu chodzi, no dobra, no mapa, no przejrzałem mapę i nic, drzwi nie mamy, tu nie mamy. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby schować komunikat. Okej, schowałem. O! Co tu jest? Stacja pogodowa. Ale ten czas zapierdziela! A wy mówiliście, że w Farmer's Life czas zapierdziela. Szok! Kilogramy, temperatury, śniegi, burze, godziny, coś tu zmieniać możemy? Nic się tu nie pozmieniamy, tu tylko najbliższe parę godzin widzimy. Na E? Nie, na krzyżyk wychodzimy. Okej. O! I nastała jasność. A tu? Też nastała jasność. O, gorąca kawa lub herbata pozwoli ci się ogrzać. Patrz na funkcje dostępne w danej chwili w lewym dolnym rogu ekranu. Aby zacząć odśnieżać, musisz najpierw kupić narzędzie. Ty! O kurde, jakie on ślady stawia! Pamiętaj, aby uzupełnić kalorie, kupując Power Up w sklepie. Ciężko i powoli się chodzi w wysokim śniegu. Tak? Ty, faktycznie, jak jest wyższa górka, patrzcie, on zwalnia. Jakich śladów narobił chłop? Dobra, się chowamy. Zimno, wieje, zimno, cimno i do domu daleko. Okej. W skrzynce na listy możesz sprawdzić, jakie masz zadania i zgłosić do klienta wykonanie zlecenia. W skrzynce na listy? Ale na listy to skrzynka... Gdzie tu? O, jest skrzynka. Ty, jest skrzynka. Back Garage Prologue. Zarobek 0. 0 to ja dziękuję. Adres? Mine Street 1. Powierzchnia 1240. Zalecone narzędzie mała łopata. Odśnieżanie ścieżki od wejścia do biura. Nie żartuj. Dopiero zacząłeś robotę i odśnieżyłeś 18%. Gdzie ja odśnieżyłem 18%? Wciśnij E, aby zobaczyć ekwipunek. O, jest nasza postać. O, fajny franek. Dobra. I tylko 5 slotów? Panie, elementy odblaskowe, wygoda, cinko, przewiewność. Co tu jest? Moment. Zakres pracy w temperaturach 5 do 15, kieszenie 5. Wodoszczelność 0, oddychalność, no w takich ciuchach to faktycznie 0 wodoszczelności, 100% oddychalności. Dobre, okej, okay. Czyli tutaj coś się pozmienia, skrzynce na listy. Jak ja 18% tymi krokami tu 18% odśnieżyłem? Tym chodzeniem w kółko? Serio? To tak się odśnieża? Dobra, cyk. A tu mamy komputera. Zobaczmy, co tu w komputerze mamy. W skrzynce na listy. Okej, ale wciśnij M. Aha, M, mapa. Hub Garage Prologue. Okej. Czyli... tu kliknąłem, to jest nasze. To okej, to cofamy mapę, cofamy. A na zewnątrz trochę więcej tam funkcji mieliśmy. Trzymaj Q, aby zobaczyć, co jest do odśnieżenia. Aha, ścieżka. Enter. To wciśnij Enter. Oddać robotę? Enter? Odśnieżyłeś dopiero 25%. Trochę słabo. Aha, samym łażeniem odśnieżamy. Okej. Niech i też tak stanie, że tu śnieżamy. Śnieżamy. No dobra, to zobaczmy. Wciśnij lewy, aby wejść do sklepu. Co? Do jakiego? Gdzie ja teraz klikam myszką? Czekaj, tu. Taka czerwona
mało widoczna czerwona kropeczka. Mała łopata. Na koncie 350 mamy. Dobra. I co tu mamy? Narzędzia. Mała łopata. Za 50. Kupujemy. Produkt mała łopata. Cena 50. Kup. Hand Tools. Ładowność 30 kg. Rozmiar 52x40. Szybkość 9 m2 na minutę. Pługi. O, pługi niestety za drogie i w demo dopiero dostępne. Okej, okay, ubrania. Dobrze. Patrzcie, tu kieszenie 5 mamy, ale tu już 6? Tu chyba z 10 będzie 0. Tu też będzie z 10. Za drogie. Tu w demo dostępne. Nie są za drogie, ale w demo dostępne. Każde z nich ma inną minimalną temperaturę wytrzymałości. Patrzcie, te wysokogórskie na minus 30. 4, 14, 24 w kieszenie pomieścimy. Dobre. I tutaj wszystko na full. Tu nie za bardzo. Czyli sobie strój do pracy dobieramy, gdzie tam sobie pojeżdżamy. Bo z tego, co wyczytałem, to możemy nawet jechać w góry, żeby odśnieżyć tam jakieś drogi i tam utknąć, bo nagle śnieżyca nas zastanie i tyle będzie, mocią panie. Sklep i restauracja dostarczają power-upy, są otwarte w różnych godzinach, dlatego asortyment w sklepie online często się zmienia. Okej. Co my tu mamy? 50 kalorii za ciasteczko. 700 kalorii. Krosancik. Zajmuje w kieszeni. Okej. Okay. Cube. 5. Za 5 dolarów. Krosancika Cupimi. Zajmuje w kieszeni. Dodaje energii 0. Woda sodowa przeciwdziała odwodnieniu organizmu przy gorączce. Okej. Okay. Krosant nie jest zbyt dobrym posiłkiem, a energię z niego szybko się zużywa. To jeszcze takie cuda. Banany są zdrowe i pożywienie i dają dużo energii. Aż 1000. Kupujemy. Jeden. A ile? 6 możemy. Dobra, kupimy sobie jeszcze 2. 3 będziemy mieli. Takie śniadanie jest zdrowe i pożywne. 2000 kalorii, 600 kalorii, 1200 kalorii. Ramen jest bardzo zdrowym i pożywnym posiłkiem. Kup sztukę. OK? Takie przekąski nie są zdrowe, a energia z nich bardzo szybko znika. Czyli słodycze? Nie. Coca-Cola. Coca-Cola jest bardzo niezdrowa, a energia z niej uzyskana bardzo szybko się zużywa. To takiej energii nie chcemy. Przedmioty jeszcze sobie klikniemy. Syrop na kaszel. 7 dawek syropu na kaszel. Krem do rąk. 5 porcji kremu do rąk, których chroni przed odmrożeniami od minus 10. Tutaj 5 porcji od minus 25. 4 tabletki na gorączkę. Pozwala szybko się ogrzać i daje trochę energii. Herbata. Kup. Tak. Kawa. Również. Sobie kupimy. OK. Stolik kawowy. To na stoliku to już się znajduje? Pozwala mieć zawsze przy sobie gorącą kawę lub herbatę. Kup. 1 litr. OK. W dostawie. OK. No dobra. To sklep już zamykamy. Zakupione narzędzia zostaną dostarczone przez kuriera. Power up możesz znaleźć w swoim ekwipunku. Kupione przedmioty znajdziesz w garażu. Kupione przedmioty zostaną dostarczone przez kuriera. I chyba właśnie mała łopata i termos. Dzwonkiem zostaliśmy poinformowani. Prawym klikamy sobie, to zamykamy. Czy to już dzień? To już dzień. To już się rano budzi. Jest łopata, szufla. Ale zapakowana. Pięknie. O, i jest termos. Cyk, bierzemy. A w tym momencie dziękuję za oglądanie. Już niebawem będzie kolejne nagranie, gdzie dalej będziemy sprawdzać i testować Snow Plowing Simulator. Więc dzięki bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejne spotkanie i do następnego. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.